cóż, fajna pogoda, święta się z zapasem, trochę wolnego, można wyskoczyć na rybki. Dzisiaj za cel sobie biorę łódź. Po prostu no do szczupaków jeszcze mamy czas, po kilka dni zostało, czekam. I dzisiaj sobie połowimy płotkę, no spróbujemy połowić płotkę. Z użyciem najprostszej zanęty zrobiłem sobie wędusie, kochani, jak widzicie. Odległościówka, spławik przelotowy. Tu jak widać to jest koralik. Przypodnik, mały haczyk. Będę łowił na głębokości około 4 metrów, niedaleko od brzegu, z tego względu, że płoć podchodzi już pod brzeg, bo podejrzewam, że ona się już będzie zbierała do tarła. Także jeszcze powinna żerować gdzieś tutaj niedaleko, ja wiem. Góra 10 metrów od brzegu są głębokości do 4 metrów, z tego względu, że no całe jezioro to jest jak jedna wielka wanna. Głębokie stoki. I od razu idzie w głębie do 10 metrów. A to są takie placki, gdzie tak jest jeszcze woda, takie płaskowyże, gdzie jest tam około 4 metrów, do 5 czasami, to 3, bliżej brzegu już do 3. Także myślę, tutaj popróbujemy łowić płoć. Najbliższą, najprostszą zanętę zastosujemy, czyli co? Tak jak mówiłem, dzisiaj nawet nie mam zanęty kupnej, po prostu chleb i bułka tarta, bo bułka tarta jest wspaniałym klejem i spoiwem. No tylko trzeba zrobić kulki i ulepić tak, że jak walnie o wodę opadają, żeby to się rozpadło, rozsypało, żeby nie kula nie ugnieć takiej kuli twardej, która spadnie na dno i będzie leżała gdzieś tam w mule, tylko po prostu dała się rozsypać w wodzie, prawda? Także aby nie za dużo tej bułki tartej, chlebek zaraz ja to zademonstruję, wezmę sportową kamerkę, zrobię zanętę. No i dobra, i będziemy łowili. O proszę kochani, chleb już jest rozmoczony. Wylewam jeszcze trochę wygniotę tej wody, bo nie mam zbyt wiele bułki tartej. To po prostu nie chcę zbyt wiele wody, bo zrobi mi się paćka, że nawet nie ukleję kulki. A jeszcze wody wylewamy. I dobra, teraz ten cały chleb rozdrobnimy sobie. Jak będą nawet troszeczkę większe kawałki, to też nie przeszkadza. Z tego względu, że duża płoć czy leż to capnie w całości, a jak nie podejdzie większa, to drobnica na pewno to skubie. Zadęty nie robię długie, bo raz, że nie będę długo, to nie robię dużo. A poza tym nie jestem zwolennikiem walenia zadęty bez opamiętania. Rzucam 2-3 kule zawsze. Jedną na później, ewentualnie na przytrzymanie, jakąś niewiększą albo dwie mniejsze i to wszystko. I proszę, już mamy. Co teraz następne w kolejności weźmiemy sobie? Tu mam bułkę tartą. Jedną starą, wziąłem troszeczkę świeżą, bo to jeszcze któregoś razu byłem na rybach, to tu było trochę starej bułki tartej. Już ją zmieszamy. Bułka tarta jest naprawdę, kochani, bardzo dobrym klejem. No tej to troszeczkę mało. Dorzucimy następnej bułki tartej. Tak chwilami zerkam w bok, bo tu już mam wędkę postawioną, spławik sobie stoi. Ale to wiadomo. Kto nie smaruje, nie jedzie. Ryby już tak nauczone, że kręcą się tam, gdzie je karmią. Dawniej, dawniej to aż takiej potrzeby to nie było. No, jeszcze mało tej wody wycisnąłem. Ta breja się troszeczkę robi. A teraz doszypiemy białych robaków. Będę łowił na białe, więc do zanęty rzucam trochę białych robaków. Nie kupuję pinki, na co łowię, to dorzucam. O, to w zupełności wystarczy. Jeszcze wymieszamy. No ładnie, jeszcze bułki tartej jednak trochę trzeba. Boję się jej za dużo dawać, bo jak zacznie za mocno sklejać, a nie chcę, żeby to się porobiły takie kule twarde. Nie, będzie dobra. Ona jeszcze zaraz dojdzie do siebie, bo naciągnie, wyciągnie trochę tej wody z tego. No i w zupełności wystarczy. Daleko nie rzucam.
na parę metrów, także tej zanęty mi tutaj w zupełności wystarczy. Myślę, że to wystarczy, żeby wprowadzić płoć na łowisko. No nie tylko płoć, kochani, bo jeszcze mi tak się łowiło nawet 20 lat temu. Tak w zasadzie jak zawsze lubię dosypać jeszcze trochę takiej kupnej zanęty, ale akurat w tej chwili nie mam, a ja do najbliższego sklepu wędkarskiego muszę w tej chwili jechać 15 km, nawet mi się nie chciało, więc robię tak i sami zobaczycie, jakie będą metry. Dobra. Robimy kule. Fajne, miękkie kule wychodzą mi. Jedna. I już leci. O! Pięknie się rozpadają. I na początek rzucę jeszcze jedną. Troszeczkę dalej. Tak, żeby one się tutaj po łowisku zaczęły kręcić. A. A i to w zupełności wystarczy, chwilowo. Potem zobaczymy dalej. Siedzi. O! O! O, proszę, jak pięknie. Gdzie ona? Ej, ciotka, gdzie ty? A co my tu mamy? Co my tu mamy, kochani? Co myśmy tu zapali? Kochani, karpiszona złapałem. A trzeba będzie go odhaczyć, jeżeli karpiszon, kochani. O, spadaj, dobra, gościu. I tak bym cię puścił, ale poszedł jak wściekły. No ale to miały być płotki, dobra. Jak widać, do chleba też podchodzą karpie. Znowu branko. Ładnie podholowało. I co? Siedzi. O, kochani. To robi właśnie. Znowu karpiszon pewnie. Ale jak wściekły chodzi, ja wierzę. O, gościu. No kurde, to miało być w płocie. Tamten był dziki, a ten lustrzeń. Wielkie, ciężkie wydle, kochani. Dobra, delikatnie go przebimy. Kurwa, wygrane. Jeszcze to. Proszę, kochani, jakie karpisko. Jaki uderzył padalec. Dobra, puszczam gnojka. Wiecie, kochani, a to miały być płocie. Normalnie karpie nie wchodzą w ten chleb, jak jasna cholera. Ale płotki też pewnie przyjdą. Zobaczymy, co dalej. Dobrze. Siedzi. Co my tu mamy? No to już nie jest coś wielkiego. A. No proszę. Płotka. Kochani. O. Mówiłem, że taki chlebek to czyni cuda, kochani. Taka zanęta, dobra. Są małe płotki, większe płotki. Jak widzieliście, i karpiszon się trafi. Dobra. Łowimy dalej. Jeszcze poszukamy tych większych płotek trochę. Nie rzucam specjalnie daleko, bo tu i tak jest głęboko. One tu podchodzą bliżej pod brzeg. Ale to wystarczy. Cały czas biorą, kochani. Płoteczka mała. Znowu sieczka weszła. No, spadaj mała. Ops. O, poszła.
Ale jak widzicie, kochani, nie trzeba cudować, czarów marów jakichś robić, żeby sobie swobodnie rybki połowić. Pętla. Biorą, kochani, ale naprawdę nieduże te płotki. Daleko, głęboko. Ale już jak bierze, to zdecydowanie mocno biją. Nie skubią, tylko od razu cap. No, pokaż mi się to. A pro... Ojej, spadła jeszcze. No, spadaj malutka. Spadaj malutka. O. A jak sobie poszła zadowolona. No. Dobra. No. O, już trochę ładniejsza. A jaka ładna pozyczka. Proszę kochani. Następna do golenia. No, ta już taka fajniejsza. O, proszę. Dobra, puszczamy ją. No, poszła. Zadowolona. O nie, jeszcze nie uciekła. No, spadaj. Kierunki się biednej pomyliły. No dobra. O, jak chodzi, płynie sobie ładnie. Nasza płoteczka. Dobra, robala. No. Oj, jaka wielka. Ja pierdzielę, no. Ale to tak jest, raz weźmie jakaś większa, raz mniejsza, no ale coś się dzieje. Kameralnie można sobie posiedzieć, pobawić się, no. Spadaj mała. I zdrygałki, raz lepsza, raz większa się trafi, no ale podchodzą, coś skubią, no to się coś dzieje. O, nie wiem, czy nie poplątało. Nie, dobra. I tak sobie na odległość ciubeczkę płoć. Ojeju, coś się dzieje, to jakaś drobnica weszła mi do zanęty. Ale fajnie jest, kochanie, nie powiem, że nie. No, spadaj mała. Tylko jak widzicie, no. Łowiłem płycej. Od czasu do czasu się trafi, no jak zacząłem kręcić filmik, no tam miałem też płotki, to też nie jakieś wielkie, ale już takie przyzwoitsze były. Teraz częściej bierze drobno, od czasu do czasu się trafi jakaś tam taka w miarę przyzwoita. O! Ale kurczę. Ledwie postawiłem, od razu jeb. A jakie branie, od razu. Siekła. Siedzi następna. O, i taka przyzwoitsza nawet. Dobra, taka ładna płoteczka. O, kochani. A jak holowała pięknie, się zerwała. Dobra, że kochani. O, dobra, puścimy ciotkę. A już ładniejsza troszeczkę. A zaraz. Gdzie tu masz haczyk? Chciałem ją wypuścić z haczykiem. No ja pierdzielę. Urwała haczyk. No to łajza jedna. Gdzie tu masz ten haczyk? Oto. Już chyba sposoba do niej znaleźliśmy. Ty masz to. No. No i dobra. Weź mi wypadł ten haczyk. O. Spadaj mała, spadaj. Poszła. Na płocie. Ach, raz. Ach. Ja
jak sobie ładnie wzięła sieteczka nasza. A chodź tu ma. O, już ma ładniejsze płotki. No, spadaj mała. I siedzi. O, płoteczka. Brawo. A. A, pięknie nasz. No jak pięknie nasz. A nasza płotka. Fajne brania, zdecydowane są. Biorą od razu, trzeszcza na brania. Jak już jest branie, to idzie. Ostatnio też te chimeryczne takie brania były, a teraz ale dostają wysypki tarłowej, także one są przed tarłem, kochani. Tamte nie były takie szorstkie, ale ta już jest szorstka, poszła. Dobra, robaka dalej zależy. No ale to już przepotężna normalnie. Z gruntu biorą. Jak widzieliście, trafia się większa, mniejsza. No, no nie jest aż taka malutka, no ale no duża to ona też nie jest, dobra. Spadaj mała. O. Płoteczka jak płoteczka, no ale mówię, wchodzą tu. Praktycznie w tej chwili tej obowie jest z gruntu. O, kawałek starego robala. O, dobra. Ja dzisiaj będę kończył. Jak widać, zadęta działa. Chlebek, zwykły chlebek z bułką tartą. Amen. Gryzły mi płotki, no nie takie jakbym chciał, a jednak były. Weszły, no sami przyjechałem na płoć. No, karpie, jak widać, fajna zabawa. Może nie były wielkie te karpie, ale na płotkowym zestawie to naprawdę jest fajna zabawa. Świetnie się czuję. W sumie miałem na celu pokazanie, że zwykły chleb, najzwyklejszy chleb, bułka tarta i działa, kruca wóz działa. Płocie wchodzą, krąpie, a uwierzcie mi, że piękne leszcze wchodzą, karasie, japońce, do chleba wszystko idzie. Ja tak przeważnie dodawałem trochę kupnej zanęty, ale że mam do sklepu, jak mówiłem wcześniej, daleko, jechać mi się nie chciało, a stare doświadczenia mi mówią, że zwykły chleb w zupełności wystarczy, suchego chleba namoczyć, zmieszać z bułką tartą, tylko z bułką trzeba uważać, żeby nie skleić tego w twarde kule, bo bułka ma silne właściwości klejące, dlatego też nigdy nie kupowałem żadnego kleju do zanęt. Wystarczyła mi bułka tarta i skleiło się, no, potrafi taka kula zrobić, że mała głowa. Nawet na rzeki bardzo dobra. Także, jak widzicie, działa, niedziela posiedziana. Fajnie, spławiczek się moczy, ale ja już zwijam sprzęt, jadę, bo święta się zbliżają, wszystkich zdrowych i wesołych świąt życzę. Może w pierwszy dzień, albo dzisiaj, nie wiem, czy zdążę, opublikuję filmik. A tak, tym co nad wodą, jak zwykle, połamania. Kochani, niech moc będzie z wami. Do boju!